A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. Some ghost thing and get me out of this. Come on. Trust me. You're better off this way. The killer was right after you. Oh. What happened in there? He didn't suffer. You're lying. He died protecting innocent people. That's all you need to know. He died because of me. Hey. You know, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and felony escape. So you can drop the crazy act, all right? Rex, man, give her a break. You have anything to say for yourself? No? That's what I thought. We'll figure out what to do with you at the station. Why does this keep happening to me? Joy, tell him what we found. They need to know it all. You gotta find a way to convince him. Where are you going? Killer left a clue about the ancient mansion we saw at the museum. Tell Rex about that too. It's probably the killer's place. Okay, I'll try. No i ruszamy do domu sądu. Droga długa jest, więc będziemy się blinkać. Witam was w kolejnym odcinku Mortal Soul Suspect. Już chyba wszyscy możliwie nie żyją. Wiecie co, patrząc tak, że troszkę zawsze nam dłużej oka zajmuje, ale już jakoś szybko znajduję drogę, to wam nie będę już nic wycinał. Pomyślałem, że będę musiał troszkę skrócić materiał, bo tutaj, że droga to będzie 20 minut drogi. Droga to będzie 20 minut drogi. Więc będzie taka wstawka z tego Grand Marnazi czy coś takiego. Idziemy do domu sądu. Było blisko. I always heard this place was such an interesting museum back in its heyday. Now it's just a place propped up by rusty nails and rumors. A place you wouldn't dare your worst enemy to go into. All right, there it is, Judgment House. Huh. Pali się światło. I radio policyjny. Czyżbyśmy się zbliżali do końca gry? To o czym wam spoilerowałem, gdy byliśmy na cmentarzu? No już nie tykaj się, to ty jesteś duchem. Musimy teraz szybciutko poginać na górę. Czyżbyśmy znaleźli naszego kolegę? Fresh paint.
both realms this very night. Oh no, that's about Joy. This looks like the Bellkiller's war room. I should check this all out. Lepiej ją przeszukam, Coco Joy. No problem. O kurczę. Macha z bulwy. Tam mamy gołębia, znaczy kruka. Uciekaj. Nie, nie uciekłem. Nie wiem, po co mam je w ogóle atakować. Tak od jakoś. Instynktownie. Aha, czy dowiedzieć się, czy jest dalej w domu sądu, no to... Zobaczymy, no to już tam musimy iść. Chowaj się. Nie ma mnie tu, więc idźcie. Dziękuję. Tu mamy kruka. No i ty to już leżysz. Chyba, że tutaj wejdziesz, to ja leżę. Ale ty leżysz. Dobra. Gdzie teraz? Za okno raczej nie. To nie byłby dobry pomysł. Najzwyczajniej w świecie przejście było właśnie w tym miejscu. Musiałem się cofnąć do checkpointu i ono było w tym pokoju, gdzie duchy łapaliśmy. Teraz się powinny pojawić te zjawy tutaj na dole, które widzieliśmy poprzednio. Znaczy, wy chyba nie widzieliście, bo w ten moment wyciąłem. Poprzednio. Co ja mówię poprzednio? To jest dalej w tym samym odcinku. Tylko ja to nagrywam jakiś czas później. Mi się odechciało. No dobra, tak czy inaczej kontynuujemy. Jesteśmy już chyba pięterko niżej. Dokładnie tak. Tu mamy bardzo otwartą przestrzeń. I musielibyśmy jednego z nich capnąć to dość szybko. Na przykład teraz. Kurde. Złapie mnie. Chowamy się. Nie mamy szans. O, niespodzianka.
Nie ma czy tam jakiegoś kruka, żeby ich rozproszyć? Dobra, jeden poszedł. Jeden poszedł, ale teraz drugi nas goni. Moglibyśmy mu blinknąć. On chyba już nas nie złapie. No dokładnie. Jeśli tutaj wybiegniemy, jesteśmy bezpieczni. Poczekamy, aż on się obróci w tamtą stronę i zajdziemy go od pleców. Bierz go. Ojej. Ojej, ojej, ojej. Tam już się nie patyczkują, od razu atakują. Może uda się ich ominąć? A nie, tutaj jeszcze mamy miejsce do ukrycia się. Tam jest duże pomieszczenie, musimy ich naraz albo... Nie, tam jest kruk. Skoczymy do kruka, musimy się szybko bliknąć i wtedy będzie ok. Czyli powinno być ok. Teraz ten jeden się powinien rzucić do niego, a wtedy ciągniemy drugiego. Chyba, że dwa skoczą, to będzie większy problem. No, jest ok. Leży. I następny też. Ślicznie rozegrany, idziemy do piwnicy. W piwnicy najwięcej rzeczy. I na strychu, zawsze w piwnicy na strychu. I w stodole. No i mamy Baxtera. Oh my god, Baxter? I should have been the one that stopped you. Ronan? What the hell is going on? You sick bastard. Why'd you do it? Why'd you bring back the witch trials and kill all those innocent girls? You think I'm the bell killer? Are you insane? I've never killed anyone. You gotta help me. What is this place? We gotta get out of here. Oh, we gotta get out of here. All of a sudden, we're buds. You need to tell me what's going on here. Co tu robiłeś? What were you doing here? Following a lead. I never dropped the case. I had this psychic, Cassandra, working with me. And we figured out the bell killer is hunting mediums, like a witch trial execution copycat. At that point, we couldn't let it go, even after Rex demoted me. So that's why you're at the museum. Kto cię zabił? Who killed you? The bell killer, you idiot. And get a good look at his face. No co to było logiczne. Gdzie jest zabójca? Nie wie pewnie. Cassandra. Is she still alive? Last I checked, yeah. I took her to a safe house outside of town. Oh my god, she's alive. I was sure she'd be dead too. Joy would be freaking ecstatic. She shouldn't end up alone. Co znaczy Joy? Shut up about her.
We looked for Joy for days, but it was too risky. Cassandra has been begging me to track Joy down, but I haven't found her yet. You're not gonna believe this. Joy's been helping me tonight. Figures a cop like you would need help to get this far. You mean like what? The help you got from her mom? Gdzie jest zabójca? Where's the killer? No idea. He could be anywhere, but when we fought, he said something I didn't understand at all. Wait, the killer actually talked? Not much, but I think I hit a nerve. I told that bastard he'd be dead soon, but he said, I already know death. And then something about his instrument of death will kill again tonight. My instrument of death? But he kills different ways every time. I don't get it. Używa różnych narzędzi. Me neither. Czytaj ludzi. Gotta figure out what that means. Right, you get back to Cassandra. Make sure she's still safe and bring her back to the station. What are we gonna do? I'm gonna quickly check out the cellar and come up with a plan. I hope. Dobrze, zostało nam jeszcze śledztwo do zrobienia. Co my tutaj mamy? Dobra, już jest wszystko w porządku. Ślad mordercy. Zwłoki Baxtera, no to chyba już jako policjant sam sobie przeszukał. Co my tutaj jeszcze mamy? Wejście głębiej. Zawsze wszystko jest głębiej. Ciekawe, czy duchy czują zimno. Lub gorąc. Co tu się stało? Co robi? Oskarża. Surowy. Sądza. You claim righteousness, but you know your guilt and cannot deny your punishment is due. Pytanie kogo? Zaraz się dowiemy. O, znowu naszą koleżankę. Błaga, uwięziona. Jakby się nie ubierała jak... nie wiem... jakiś demon, to byś nic jej nie robili. Jest znak dzwonika. Abigail, a kto niby inny, ruszyłbym. What? Mówię ci to od paru odcinków. Nasz detektywie, że to Abigail to narysowała. Się nami bawi. Więzienie w więzieniu. Ho, ho, ho! Za ścianką zakopywali, ładnie. Co się tu stało? Praworządny człowiek. On nie jest praworządny. Więziona Abigail. I dzwon. Cannot deny your punishment is due. I thought you stood for justice. How is this just? The courts are not a place for your murderous whimsy. You are a corrupt heathen. The families of those innocent souls you executed through false accusation of witchcraft will exact their righteous justice tonight. False accusation? What is that nonsense you draw? My mark will burn like a brand in the flesh of this town. If it takes me to the ends of eternity, I will personally make the bell toll for every witch in Salem. Boy. The guy who killed me is... Abigail. She might be the bell killer. How is that possible? Najprościej będzie udać się na kolejne miejsce zbrodni. No, a chyba wiemy, kogo chce zabić następną. Wiemy wszyscy, kto będzie następnym celem. A jeśli nie wiemy, to pomyślcie. Już teraz na pewno wszyscy wiedzą.
Trustam. A pytanie, gdzie jest teraz Baxter? Gdzie jego duch poszedł? Znaczy, pewnie poszedł pogadać z tą mamą Joy, ale tutaj jest pytanie, dokąd tego zabrała Joy? Nie do domu sądu, tylko nie do kościoła. No, to jest cel mordercy, to jest... Nie? Aha, miejsce, które jest ważne dla Abigail, dobra. No jest. Jest dzwonnikiem. Portorańska szubienica, owszem, bo tam ją powiesili. Dom sądu? Kurczę. O. Niespodzianka. Instrument of death, meaning her death, where she was killed. The gallows at the museum. A, no w muzeum. Hang on, kid. I'm on my way. I idzie sobie takim spokojnym kroczkiem. No blinkaj się, blinkaj. Pytanie teraz tylko, którędy stąd szybciej wyjść? Bo troszkę się pogubiłem w tych korytarzach. Czekajcie, szliśmy tędy. Tędy. I tutaj schodziliśmy schodami w dół gdzieś. O Boż, teraz wyjście stąd. Mogły być tutaj znaczniki, naprawdę, i to by było o wiele milsze. O, są schodki w górę. Tam nie, czyli w tą stronę. Ale trzeba gdzieś oczywiście poprzechodzić. Tutaj zabijaliśmy te duchy. Tędy przeszliśmy. Od mordercy. Wychodzimy tu. I... jump. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Ja na dziś się z wami żegnam. Jeśli wam się podobało, zapraszam do polajkowania tego filmu, udostępnienia go dalej. A jeśli jesteście nowi, to do subskrypcji kanału. Jeśli chcecie czymś się podzielić, to do komentowania tego materiału. Hejos.